Malaga to przepiękne miasto, do którego dotarliśmy prosto z Madrytu. Jest ona położona w centralnej części wybrzeża Costa del Sol. Już teraz zapraszamy do obejrzenia wideo z pięknego centrum Malagi. Kolejne dni spędziliśmy na zwiedzaniu pięknego wybrzeża Costa del Sol. Co krok widzieliśmy piękne miasteczka i każde z nich oferowało coś ciekawego. Wieczory natomiast spędzaliśmy w Maladze przy dobrym winku i tapas. Pierwszym miejscem, do którego dotarliśmy podążając wybrzeżem, to było miasteczko Mijas. Dzieli się ono niejako na dwie części. Nowe Mijas oraz Mijas Pueblo. Polecamy Mijas Pueblo, jest to bowiem piękna, tradycyjna andaluzyjska biała wioska, położona na wysokości 428 metrów nad poziomem morza, skąd rozpościera się przepiękny widok na oddalone o kilkanaście kilometrów morze. I to właśnie do Mijas Pueblo chciałem Was serdecznie zaprosić właśnie teraz. Kolejnym przepięknym miasteczkiem, które mieliśmy możliwość zobaczyć, to miasteczko Nerja. Jest to typowo turystyczne miasteczko z przepięknym tarasem widokowym, skąd rozpościera się widok na lokalne plaże, w tym także na ukryte miasteczko, które koniecznie trzeba odwiedzić, podążając wybrzeżem Costa del Sol. A już teraz zapraszam Was do obejrzenia wideo z miasteczka Nerja i z jego okolic.
kolejnym przepięknym miasteczkiem, które mieliśmy okazję obejrzeć, to bardzo urokliwe miasto Ronda. Jest to przepiękne andaluzyjskie miasto, które dzięki swojemu położeniu była przez długi czas niezdobytą fortecą. Ronda słynie także z najstarszej areny, na której odbywały się walki byków. Także i dzisiaj można zobaczyć takowe walki w święta i w dni wolne. Także i tutaj znajdziemy piękny most z widokiem zapierający dech, muzeum oraz wiele innych atrakcji, które zobaczycie już za chwileczkę na wideo. Kolejne dwa dni spędziliśmy na zwiedzaniu miasteczek i co prawda nie oczekiwaliśmy od nich zbyt wiele, nic bardziej mylnego. Okazały się one bowiem jedne z najładniejszych miasteczek, jakie mieliśmy okazję zobaczyć będąc w Hiszpanii. Mowa oczywiście o miasteczku Frigiliana i miasteczku Comares. Frigiliana jest położona w paśmie gór około 7 km od miasteczka Nerja. Tak więc jeśli ktokolwiek z Was będzie miał przyjemność być w miasteczku Nerja, koniecznie wybierzcie się do miasteczka Frigiliana, ponieważ naprawdę warto.
Ostatnim miejscem, które dane nam było zobaczyć, odwiedzić w Hiszpanii, to miasteczko Comares, położone na szczycie wzgórza, skąd rozpościera się przepiękny widok na całą okolicę. Comares jest położony mniej więcej na wysokości 740 metrów. Nie będę dużo mówił, zapraszam do obejrzenia wideo. Oczywiście po drodze, podróżując w okolicach Malagi, mieliśmy okazję nakręcić mnóstwo innych filmików, które pokażę Wam za chwileczkę. My mieliśmy przyjemność skakać na paralotni w okolicach Malagi i właśnie z takiego skoku nagraliśmy wideo zarówno samych przygotowań, jak i z samej góry. Wrażenia naprawdę zapadają w pamięć na bardzo długo, dlatego tego typu atrakcje polecamy. Thank you.
to miejsce, które podbiło nasze serca. To kraj, gdzie poznaliśmy niesamowitą kulturę, zupełnie wyluzowanych Hiszpanów, wspaniałą kuchnię i mieliśmy możliwość podziwiać przeróżne atrakcje, zarówno te obowiązkowe, jak i te mniej znane, choć równie piękne. Mamy nadzieję, że nasz kolejny wideoprzewodnik będzie bardzo ciekawym drogowskazem dla tych, którzy wybierają się na wakacje właśnie do Hiszpanii i że będziecie oglądać nasze kolejne filmiki w zupełnie innych części świata. Dziękując wszystkim za uwagę, zapraszam do przeczytania naszej relacji z podróży, a także do tematu naszego forum, gdzie bardzo chętnie pomożemy i odpowiemy na pytania, jeśli takowe macie. Dziękujemy raz jeszcze i życzymy wszystkim niezapomnianych podróży do pięknej i słonecznej Hiszpanii.